Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem domowym z Lechią Gdańsk. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Artur Skowronek. Dzień dobry. I zgodnie z przyjętą zasadą zadam trenerowi pytania nadesłane przez dziennikarzy. Tradycyjnie Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Lechią? Czy któryś z zawodników, którzy w sobotę nie byli do Pańskiej dyspozycji, teraz będą mogli znaleźć się w kadrze meczowej? I czy ktoś z piłkarzy, którzy przeciwko Podbeskidziu zagrali, teraz nie będą mogli wystąpić? Odpowiadając na tą pierwszą część pytania, to ci piłkarze są zdrowi, którzy grali w meczu ostatnim. Wszyscy są do dyspozycji z tej kadry meczowej. Natomiast co do reszty, jest cały czas podobny proces treningowy. Jutro mamy kolejny jeszcze dzień i być może jeszcze ktoś z tej piłkarzy do nas dołączy. Jak wygląda sytuacja z bramkarzami? Czy zwiększyło się w tym względzie pole manewru? No, podobna sytuacja jak z tym pierwszym pytaniem. Jutro będziemy mieli odpowiedź, czy zwiększy się pole manewru też w kwestii bramkarza. Jak zamierzacie poradzić sobie ze stałymi fragmentami gry, które są bardzo mocną bronią Lechii? Przykładowo Rafał Pietrzak potrafi wrzucić mocno piłkę w punkt. Tak, to prawda. Z tych 11 bramek, które Lechia zdobyła do tej pory, to 8 powstały w fragmentach gry i to pokazuje ich siłę. Oczywiście w swoim modelu gry też są silni. Na razie nie ma tyle aż tych bramek z gry, ale rzeczywiście, czy to Rafał, czy inni piłkarze potrafią dośrodkować na wysokich, silnych Pajszało, na Lepę, Kopacza i o tym sobie powiedzieliśmy. Mamy swoje zasady gry, które chcemy wdrożyć znowu w ten mecz, być zdyscyplinowanym i po prostu popełniać jak najmniej błędów indywidualnych w tych stałych fragmentach gry, a najlepiej nie doprowadzić do tych stałych fragmentów gry i wtedy jest szansa na to, że tą broń Lechii zabieramy. Lechia ma dużą siłę ofensywną, ale jednocześnie popełnia sporo błędów w obronie. Czy to w jakimś stopniu determinuje przygotowania do tego spotkania? Skupiliśmy się ogólnie na tym, jak chce funkcjonować Lechia w ataku i w obronie. Staramy się zawsze wyciągać powtarzalne rzeczy, koncepty gry. I te koncepty gry w ataku są bardzo widoczne, jak chce budować grę przeciwnik i tutaj chcemy się przeciwstawić, jeżeli będziemy musieli odpaść do niskiego pressingu, ale też rzeczywiście w obronie są pewne rzeczy, które chcemy wykorzystać, myśląc o swoich piłkarzach i ich potencjale i będziemy chcieli to wykorzystać. Oczywiście nie chciałbym tutaj przedstawiać tego planu, piłkarze wiedzą, jak chcemy funkcjonować na boisku. Mam nadzieję po prostu, że będziemy przemawiać najlepiej jak możemy, czyli skutecznością na boisku. Ewentualne zwycięstwo z Lechią spowoduje, że awansujecie w tabeli do górnej jej części, a jeśli chodzi o punkty, to znajdziecie się tuż za czołówką. Czy ma to dla pana i piłkarzy jakiekolwiek znaczenie, czy też na tym etapie rozgrywek w ogóle nie patrzycie na sytuację w tabeli? My chcemy wygrywać każde spotkanie i z takim nastawieniem znowu podejdziemy do tego najbliższego meczu. Nie ma sensu myśleć tak daleko do przodu, bo trzeba myśleć o tych najbliższych 90 minutach i tu trzeba wszystko, co mamy dzisiaj najlepszego, zostawić na tym boisku, zaczynawszy od tego, że trzeba zostawić dużo tam zdrowia i biegania. I to jest najlepsze myślenie, koncentracja, uwagi na tym, na co mamy wpływ na najbliższym spotkaniu. Także cieszę się jedynie z tego, że po prostu potwierdzamy, że idziemy z formą do góry i wierzę w to, że ten kolejny mecz w tak krótkim odstępie czasu niczego w naszych poczynaniach nie zmienia, wręcz napędzi to na jeszcze lepszą grę, bo wiemy, że to, co zaprezentowaliśmy z Podbeskidziem, na pewno na Lechię Gdańsk nie wystarczy. Czy ostatnie bardzo dobre wyniki są dla pana potwierdzeniem tezy, że tak, jak to często bywa w futbolu, problemy, jakich mieliście ostatnio dużo, zjednoczyły zespół wokół wspólnego celu? Oczywiście to, żeby funkcjonować z wynikami dobrze na boisku, najpierw musi być stworzony monolit i
Często jest tak, że poznaje się ludzi wtedy, kiedy jest słabo i my taki moment na początku sezonu przeżyliśmy i to zjednoczyło na pewno zespół i pokazali, że chcą iść w jedną stronę, chcą budować drużynę, która jest głodna wygrywania i która idzie razem po jeden wspólny cel. I to jest dla mnie taki fajny drogowskaz na przyszłość, że możemy dzięki takiemu nastawieniu wygrywać z każdym w tej lidze. Jean Carlos i Czuka grają w tym sezonie bardzo dobrze. Obaj są zawodnikami, o których po poprzednich rozgrywkach wiele mówiło, że okazali się transferowymi niewypałami. Jak pan trafił do tych graczy, że prezentują się w obecnym sezonie zupełnie inaczej, znacznie lepiej? Jakości piłkarze mieli i mają cały czas dużą, zresztą nie tylko oni. Rzeczywiście tego czasu, żeby to pokazać, potrzebowali więcej. Zresztą uważam, że ich stać jeszcze na więcej. Myślę jednak, że powtarzalność tym, że grają i bronią się, to jest dla każdego piłkarza taka chyba sprawa najważniejsza i łapią po prostu pewność siebie. Myślę, że też w tej taktyce dobrze odnaleźli się jeden i drugi piłkarz i dlatego być może trochę lepiej się ich dzisiaj ocenia. Piotr Jawor, Interia. Kiedy Kuba Błaszczykowski będzie gotowy do gry w podstawowym składzie? Tak jak i w poprzednim meczu był gotowy do gry w podstawowym składzie, tak i teraz jest Kuba gotowy, naprawdę jest w formie, zresztą to pokazał wchodząc ostatnio na boisko. Jest w formie fizycznej, dobrze czuje się w tym tygodniu treningowym i wręcz go trzeba trochę hamować, bo jest naładowany bardzo dobrą, pozytywną energią i jest dla nas opcją do wyjścia też w najbliższym meczu w podstawowym składzie. Czy rozmawia pan z Kubą o powołaniu do kadry Polski? Nie, ostatnio nie rozmawialiśmy o tym. Myślę, że ta rozmowa takiemu piłkarzowi w ogóle nie jest potrzebna. To jest facet, który cały czas po prostu chce cieszyć się grą, a niczego nie musi udowadniać. On znowu wchodzi, robi swoje dla drużyny, a przy tym wszystkim dla siebie, dlatego selekcjoner i jego ludzie, którzy są wokół niego, na pewno dostrzegają i Kuba spokojnie, sumiennie może się zapracować na powołanie. Niedawno Jerzy Brzęczek powiedział o Błaszczykowskim: każdy zdrowy piłkarz, który prezentuje wysokie umiejętności, może liczyć na powołanie. Sądzi pan, że Kuba dostanie jeszcze szansę w kadrze? Tak, wierzę w to i kibicuję mu, bo widzę to, jak on funkcjonuje na co dzień. On jest cały czas pazerny na to, żeby dalej w życiu wygrywać. On się na pewno nie zatrzymał i nieraz to na pewno jeszcze pokaże. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.